Hej, 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 z tej strony Grustu, wracamy do Archol z Kroniki Myrtany. Może uda nam się czegoś więcej znaleźć, szukamy dalej tą osobę, która prawdopodobnie jest zabójcą. Zobaczmy, Saul, może to ty? Jesteś tu chyba nowy, prawda? Musisz być całkiem rozgarnięty, skoro jeszcze żyjesz. Nie rozmawiałeś jeszcze z Berterem, prawda? Nie miałem okazji go poznać. Świetnie, wręcz idealnie. Ten stary drań zaszedł mi za skórę. Chciałbym, byś pomógł mi się na nim zemścić. Chcesz, żebym go zabił? Co? Nie, gdzieżby. Można powiedzieć, że ja i Berter mamy taką swoją grę, gdzie próbujemy zrobić sobie nawzajem coś zabawnego, pomysłowego i najlepiej bolesnego. Bertera nie ma aktualnie w przystani, ale pewnie niebawem wróci. Musimy wymyślić coś, co da mu nieźle popalić. Facet uwielbia po polowaniu nażreć się grochówki i później nie daje mi żyć. Chciałem dorzucić mu coś do gara z tym paskudstwem, ale nie mam pomysłu, co mogłoby być odpowiednie. Postaram się coś wymyślić. Tylko się pośpiesz. Berter może wrócić lada moment. Mam pomysł odnośnie grochówki. Tak, gada. Spróbuj tych ziaren czarnego pieprzu. Brzmi nieźle. Już nie mogę się doczekać, gdy zobaczę jego wykrzywioną mordę po tym posiłku. Dobra, chodź ze mną. Doprawisz zupę, a ja stanę na czata. Dlaczego ja mam doprawiać? A wiesz, jak wygląda, Berte? No właśnie, jak masz wypatrywać faceta, którego na oczy nie widziałeś? No ma to sens. Właź do chaty i zajmij się tym garem. Tylko szybko. To tutaj niby, ta? Dopaw potrawkę Bertera. Dobra, mam nadzieję, że go nie ma tu. Hej, ty! Jak? Gotowe? Tak, Berter będzie miał niezłą ucztę. Dobra, resztą zajmę się już sam. Łap te kilka butelek rumu w ramach nagrody. Dzięki za pomoc. No i proszę bardzo, darmowy ekspik. Dobra, to co? Trzeba zobaczyć następnych ludzi. Jesteś rybakiem? Zgadza się. Tutaj to całkiem opłacalne zajęcie, bo nie mamy zbyt wielu źródeł żywności, niezależnych od zewnętrznych dostawców. Mała rada. Jeśli jesteś tu nowy, to uważaj z takim zagadywaniem innych. Większość tylko czeka na pretekst do rozruby. Ale ja już jestem za stary na takie coś, więc się nie martw. Żyjesz ze sprzedaży ryb? Tak. Nie mam z tego góry złota, ale wystarczy. Nie głoduję, mam się czego napić. Mogę od ciebie coś kupić? Jasne. Daj znać, jak będziesz czegoś potrzebował. Zawsze mam trochę rypa, może i miska zupy rybnej się znajdzie. Mam ochotę na rybę. Wybierz sobie najładniejszą. Okej, to pokaż, co tu masz. Co tu masz ciekawego? No w sumie nic ciekawego, no. O, wędka. Przyda się, bo gdzieś zgubiłem. Będę sam łowił ryby, a co? Tutaj jest kogoś chata. I widzę osobę, która czymś się zajada. Nie wyglądasz jak pozostali mieszkańcy tego miejsca. Bo w przeciwieństwie do nich nie jestem bandytą, tylko przedsiębiorcą. Dbam o to, by złoto w zdrowy sposób krążyło od ręki do ręki w całej przystani. To właśnie dzięki temu ta banda morderców jeszcze się nie pozabijała. Można więc powiedzieć, że jestem skarbnikiem samego Corteza, jak i całego tego obozu na bagnie. W jaki sposób kontrolujesz obrót złota? Pożyczam naszym chłopcom złoto na procent i decyduję o lokalnych cenach najpotrzebniejszych towarów. Przede wszystkim zajmuję się organizacją turnieju. Co to za turniej? To wydarzenie, jakiego nie zobaczysz nawet w samej Myrtanie. Najlepsi wojownicy z całej okolicy co kilka miesięcy walczą o wygranie pokaźnego stosu złota. Krew i wino leją się wtedy strumieniami, a uczta po turnieju czasami trwa nawet kilka dni. Póki co data następnego nie została jeszcze zapowiedziana. Okej. Młody, nie zawracaj mi głowy. Mech, myślałem, że czegoś się dowiemy od niego. Ty też mi nic nie powiesz. Coś do łowienia tu będzie jakaś miejscówka? Jaka ładna muzyczka gdzieś tu gierzy. Trzeba przejść się tędy w takim razie.
Nie, myślałem, że coś więcej tu będzie. A, to ze środka. No proszę. Troszkę popływamy. No i... wszystko pięknie. W sumie możemy iść do Larego. Jak mamy już to złoto, zebraliśmy wszystko, co tam miał ten koleś. O, a coś... Hiero, mogę z tobą powalczyć? Wiesz coś o zabójstwie Stana? Coś mi się obiło o uszy. Mam tu potrawkę, którą prawdopodobnie go otruto. Mógłbyś mi powiedzieć, czy nie ma w niej jakiejś trucizny? Nigdy nie byłem mistrzem alchemii, a o truciznach zbyt wiele nas nie uczono. Ale wiem to i owo. Mogę spojrzeć na tę potrawkę, ale... Ale co? Ale będę potrzebował dostępu do stołu alchemicznego. Żeby zbadać potrawkę? Też, ale posłuchaj. Życie tutaj nie jest tanie. Alkohol, dziewczyny, to wszystko kosztuje. Gdybym miał dostęp do stołu alchemicznego, mógłbym wydestylować od czasu do czasu trochę gorzałki albo przygotować miksturę leczniczą, dzięki czemu uda mi się zarobić. Czyli jednak planujesz zostać tutaj na dłużej? Zaraz na dłużej. Po prostu z groszem przy duszy człowiekowi dużo łatwiej. Cortes ma jedyny stół alchemiczny w okolicy. Przynajmniej z tego, co wiem. Tak właściwie to tylko dlatego pozwolił mi zostać. Miałem mu pomóc w naprawieniu tego ustrojstwa. Gdybyś z nim porozmawiał i zdobył pozwolenie na wykorzystywanie go do celów własnych, z pewnością pomógłbym ci ze śledztwem. To jak? Porozmawiam z Cortezem o twojej prośbie. No okej, to kolejno poszlaka przynajmniej. Ale Lary, gdzieś tu byłeś, Lary. Lary, nie, ty jesteś Tara. Ty jesteś Oskar. Tu jesteś, Lary. Odzyskałem twoje złoto. Wspaniale, ale chyba wolę nie znać szczegółów. Tak czy inaczej, chętnie się z tobą podzielę. Dobra, trzymaj. Dzięki, proszę, masz tu trochę złota jako nagrodę. Równy z ciebie gość. No, za te 600 ekspa to myślę, że to był dobry deal. W takim razie szukamy następnych ludzi, komu może tu ryj obić. Zobaczmy, czy z nimi jeszcze można coś tam pogadać. Daj mi. Z nimi raczej nie, ale z tymi panami może spróbujemy. Hej, ty. Masz ochotę na mały pojedynek? Co? Szef nie byłby zachwycony, ale cholera, żebyś wiedział. Mam ochotę. A tobie co do łba strzeliło? Chcę zdobyć tu trochę szacunku. Całkiem sprytnie. Rzeczywiście, tutaj to chyba najprostsza droga. Dobrze, możesz się ze mną spróbować, ale nie będę machał maczetą po próżnicy. Ustalmy jakąś stawkę. Może złoty pierścień? Będą większe emocje. Daj znać, jak będziesz gotowy. Jezu, dobra. Jestem gotowy. Możemy walczyć. A przyniosłeś pierścień? Nie. Czego nie rozumiesz? Przynieś pierścień, to... No Jezu, jeszcze mam przynieść ci pierścień. Cholera. Simon nie chce walczyć. A ten pan... Ty możesz tylko trening. Dobra, chodźmy do Corteza w takim razie. Zagadajmy z Cortezem, powiedzmy mu, jak wygląda sytuacja. Że potrzeba to naprawić mi. A ten pirat jest martwy. I wezmę sobie z niego fanty. Cortez, sprawa jest. W sprawie Stana... natrafiłem na pewien trop. Tak, gadaj natychmiast. Wszystko wskazuje na to, że Stan został otruty. Przecież wszyscy o tym mówią. Znalazłem kogoś, kto będzie w stanie sprawdzić skład potrawki, którą spożywał zaraz przed swoją śmiercią. Jest tylko jeden problem. Co takiego? Ta osoba będzie potrzebowała do tego stołu alchemicznego. Czyli gadałeś z tym wykolejeńcem Hiero. Męczy mnie o ten stół alchemiczny już dobrych kilka tygodni.
za tę bezczelność powinienem go wrzucić do wody jak karmę dla rekinów. Ale cholera, co mi tam. Chłopak czasami się do czegoś przydaje. W końcu sam zdołał naprawić ten stół. A i Oskar jest zadowolony, bo zostawia mnóstwo złota u panienek. Zrobimy tak. Jeśli co trzecia butelka alkoholu będzie trafiać do mnie, to mamy umowę. I niech nawet nie myśli brudzić mi przyrządów jakimiś zielskami do mikstur leczniczych. Przekażę to. Jeszcze jedno. Mam nadzieję, że nie pojawisz się tu ponownie przed znalezieniem prawdziwego zabójcy. Gdybym sam miał czas i ochotę na brodzenie w tym gównie, to bym ci tego nie zlecił. Oh shit. Niech ci będzie, ziomeczku. W takim razie, no co, wracamy z powrotem. Powiemy, Hiero, ty idź ogarnij to, bo możesz tylko, wiesz, musisz dawać wódeczkę. Cortez zgodził się na twoją propozycję pod dwoma warunkami. Mówisz poważnie? Tak, a teraz słuchaj. Co trzecia butelka alkoholu, którą wydestylujesz, trafia do Corteza. Oprócz tego, jak to sam ujął, masz nie brudzić przyrządów zielskami do mikstur leczniczych. Wspaniale, wspaniale! Rosita będzie zachwycona. To jak będzie z tą potrawką? Jasne, przyjrzę się jej. Chodź za mną. No, wreszcie, ruszymy trochę to. No i póki nie znajdę mordercy, to nie wrócimy do kapitana, bo nas, brzydko mówiąc, wypatroszy. No to tutaj jest stół, ogarnij. Który geniusz wpadł na pomysł, żeby zaprawić potrawkę wilczymi jagodami? Przecież Oskar nigdy by nie popełnił takiego błędu. Rozróżnianie wilczych jagód od pozostałych to podstawowa wiedza, zarówno alchemiczna, jak i kucharska. Myślę, że truciznę dodano, jak już danie wyszło z kuchni. Czyli myślisz, że to ten cały Rodrigo? Tego jeszcze nie wiem. Powiedz mi coś więcej o wilczych jagodach. Z wyglądu są podobne do zwykłych, tylko mają całkowicie czarne owoce. Są też niezwykle trujące. Wystarczy niewielka ilość, by zabić człowieka. Dlatego nie wiemy, jak dokładnie smakują. Nikt nie miał okazji ich spożyć i dokładnie opisać swoich doznań. Podobno przez zawarte w nich substancje są bardzo pikantne, więc dałoby się je ukryć w ostrej potrawie. No, to już jest coś. Ale szukamy dalej, bo ja nadal nie znalazłem osób, które można byłoby, tak powiem, sprawdzić. Iwan, Komarenko. Jednak to nie ty. Idziemy dalej szukać. No nie wiem, no miał być ten ziomuś gdzieś. Dan. Tutaj właśnie, mówili o Rodrigo. Jeśli chodzi o Stana... Nie wiem, co mu się stało i mnie to nie interesuje. Jedno jest pewne. Ta pijacka Wise. A teraz zjeżdż. Dowiedziałem się co nieco o waszym hazardzie ze Stanem. Może teraz będziesz bardziej skłonny do rozmowy. Większość osób w przystani wydaje się uważać ciebie za winnego. Słuchaj, wiem, że ludzie gadają, bo zawsze gadają, ale to nie ja go zabiłem. Nawet gdybym chciał go zabić, to nie zrobiłbym tego jak ostatni tchórz. Nawet jeśli ci wierzę, to musisz mi pozwolić sobie pomóc. Dobra, młody. Zadajesz ostatnio za dużo pytań. O shit. Uwierz, będzie lepiej dla ciebie, jak zostawisz teraz Rodrigo w spokoju. Najlepiej pomożesz Rodrigo, jak się po prostu stąd zmyjesz. Idź do karczmy, napij się piwa, zamów sobie panienkę i odstresuj się trochę. Może wtedy wpadniesz na jakiś sensowny trop, a nie będziesz po prostu słuchał mu tłuchu. No Jezu, jaka złość. No nic, to w takim razie trzeba iść do karczmy. Pójść za radą pana pirata, spożyć alkohol. Ale ktoś tyłkiem tu kręci.
No ale nie wiem, panie Fox. O. Hej, chłopcze, to twój szczęśliwy dzień. Cortez zafundował ci namiętne spotkanie z przepiękną Tarą. Czeka na ciebie w pokoju. Nie wierzę. Cortez? Nie, sam Adanus zesłał mi małą sakiewkę, byś mógł się zabawić. Nie gadaj, tylko bierz się do roboty. Aha, zaraz znajdziemy pewnie tego, co nie chcę, żebyśmy dalej brodzili w tym. No, trudno, no, zobaczmy w takim razie. Ktoś chce się z tobą rozmówić. Nie będę wam przeszkadzać. Tylko nie za długo, bo mam innych klientów. No i świetnie, kto to będzie? Simon. Co to ma znaczyć? Już od jakiegoś czasu chciałem porozmawiać z tobą bez świadków. A przede wszystkim tak, by Rodrigo się o tym nie dowiedział. Słuchaj, wiem, że Cortez kazał ci znaleźć zabójcę Stana, ale to nie Rodrigo. Znam go dobrze. Może miał zatarg z tym pijakiem, ale uwierz mi, to nie on. Co zaszło między Stanem a Rodrigo? Tego dnia strasznie lało. Nie było nic do roboty, więc Cortez dał nam wolne. Poszliśmy do tawerny, ale tam też wiele się nie działo. Rodrigo starał się jakoś zająć. Zobaczył, że Fox i Stan wymyślili sobie jakieś zajęcie. Wyścigi chrząszczy. Jakby dzień nie był wystarczająco nudny. Ale że Rodrigo lubi hazard, to postanowił wziąć udział w zakładach. Początkowo dobrze mu szło, ale później zaczął przegrywać. Wydawało się to dość podejrzane, więc Rodrigo wszczął awanturę. Okazało się, że Stan zaczął poić jednego z chrząszczy miksturą szybkości. Jak dla mnie to strata dobrej mikstury. Jednak Rodrigo jest uczulony na punkcie oszustwa i po prostu dał Stanowi w mordę. Podobno groził Stanowi śmiercią. Ludzie różne groźby rzucają po pijaku. Gdyby każdy swoje spełniał, to dawno wszyscy bylibyśmy w królestwie Beliara. No niby tak. Dlaczego Rodrigo aż tak się zdenerwował? Z tego co mi wiadomo, stracił sporo pieniędzy na tym zakładzie. Ale ile to nie wiem. Rodrigo, mimo że jest wesoły, to nie gada dużo o sobie. Swoje przemyślenia spisuje w dzienniku. Zawsze go trzyma zamkniętego w swoim kufrze. Niestety, zdobycie tego klucza to nie taka prosta sprawa. Rodrigo się nie rozstaje z nim nawet na krok. Możesz spróbować mu go wykraść albo otworzyć kufer wytrychem. Tylko ostrzegam, zamek wygląda bardzo solidnie. Tylko pamiętaj, lepiej, żeby cię nikt przy tym nie zobaczył. Dlaczego nie chcesz, by Rodrigo dowiedział się o naszym spotkaniu? On jest niezwykle dumny. Nie lubi, by ktoś mieszał się w jego sprawy. Uważa, że skoro jest niewinny, to nie będzie się tłumaczyć. Dobra, to wszystko, o czym chciałem pogadać. Teraz wyłaź. Lepiej, żeby nikt nie widział, że wychodzimy razem. Dzięki za informację. Mam nadzieję, że pomoże mi to odkryć prawdę. No nieźle, udało się tam jeszcze dowiedzieć paru przynajmniej rzeczy. Wypadałoby wejść w takim razie do tej jego chaty. Że tak powiem, wkraść się i otworzyć. Pytanie tylko, czy to jest ta chata. Dobra, skradanko. Zaraz zobaczymy. Jakiś kufer tu jest. Czy to jest ten kufer, to się zaraz dowiem. Niestety, to nie był ten kufer. Więc trzeba będzie szukać dalej. Ale to chyba poszukamy już w następnym odcinku. A tymczasem, do zobaczyska. Siemano. Hej!